Siemaneczko z tej strony Maciej, witam Was 21 listopada, poniedziałek, mamy około godziny 15 i na zewnątrz około 0 stopni na plusie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam nasz nowy nabytek oraz wspomnę coś o naszej nowej inwestycji, którą przeprowadzamy w gospodarstwie. Także widzicie, wiosna, lato, jesień, a nawet jakiś śnieg, okres zimowy, to nie zwalniamy tempa, pracujemy i cały czas staramy się jakby polepszać te nasze gospodarstwo małymi kroczkami, próbujemy się w jakimś tam stopniu rozwijać. A teraz przystąpimy tutaj do sedna. Przed Waszymi oczami nasz nowy nabytek. Jest to młot wyburzeniowy firmy Jato. Tutaj macie model, który możecie wpisać w Google, wyskoczą Wam informacje odnośnie tego urządzenia i zobaczycie też ceny, za jaką możecie kupić to urządzenie. My kupiliśmy jeden chyba z tańszych na Allegro, była to aukcja za około 700-800 zł. Wyślę Wam link, jeżeli będzie aukcja jeszcze dostępna. No i tutaj macie podstawowe informacje, między innymi z ważniejszych to 1600 Watt, jeżeli chodzi o moc. Tutaj macie energię udaru, czy tam inaczej mówiąc uderzenia, 65 Joule. Tutaj jest rodzaj zastosowanego jakby chyba uchwytu, czy jak inaczej to mówiąc. Tutaj częstotliwość udarów na minutę. Urządzenie jest schłodzone olejem, jak widzicie, i macie między innymi dwa rodzaje duta do wyboru, do zastosowania. Tutaj macie takie płaskie i macie jeszcze takie okrągłe. Też możecie kupić nasadkę do zagęszczania, czy inaczej mówiąc do ubijania gruntu czy terenu. Rączka, która jest odkręcalna i możecie ją jakby zastosować w różnej pozycji, czy z tej dookoła. Jak widzicie, jest to wszystko obrotowe, także każdy pod siebie może to ustawić. Tutaj macie jeszcze dodatkową informację, jak waga tego młota, która wynosi około 20 kg, jak dobrze widzicie. No i po prostu, jeżeli chodzi tutaj o pracę, no to naprawdę idzie się zmęczyć przy pracy przy tym urządzeniu. Naprawdę wymaga ona troszkę energii. No i tutaj taka ciekawostka, że jest blokada włącznika do ciągłej pracy, która znajduje się tutaj. Wciskacie, dajecie blokadę i nie musicie trzymać jakby tego przycisku. Tutaj z góry patrząc macie wizjer, no i tutaj właśnie też za pomocą klucza, już dokładnie nie wiem, czy 17, czy 19, czy 21, już nie pamiętam, po prostu odkręcacie, uzupełniacie olej. No jest to głównie po to, żeby chłodzić, no i jakby smarować te duto. Kamerkę trzymam w jednej ręce, nie wiem, czy to wszystko tutaj wyjdzie, żeby Wam pokazać. Nie chcę mi się jej ubierać na głowę, bo pewnie będę pokazywał to, czego nie chcę. Także tutaj macie jakby blokadę tego duta. Czekajcie. No i tak to wygląda. Je wsadzimy. Dobrze, jest zablokowane. Całość przychodzi w takim kartonie. Specjalnie tutaj dla Was przyniosłem, żebyście mogli zobaczyć te informacje. No i za chwilę Wam pokażę, co jeszcze znajduje się tutaj jakby w komplecie przy zakupie tego urządzenia. Widzicie między innymi skrzynkę do przemieszczania tego młota. Wydaje ona się bardzo delikatna, ale powiem Wam, że nie otwiera się. Chwytacie w ten sposób i możecie podążać, także wbrew pozorom jest to takie dość przydatne. Macie tutaj styropian ochronny, opakowanie, czy inaczej mówiąc etui na duto, które mam aktualnie założone. Tutaj macie jakieś dodatkowe kluczyki, szczotki do silnika, komplet kluczy imbusowych, chyba żeby dokręcić, jeżeli
podczas pracy by wam się to wszystko odkręcało. No i pokażę wam jeszcze te drugie buto. Widzicie, jest takie spiczaste, ostre. A tutaj jeszcze wam pokażę, jak one wygląda po, myślę, po dobrych kilkunastu czy kilkudziesięciu godzinach pracy. Jak widzicie, nie jest jakoś tam stępione ani rozwalone, cały czas to działa i służy. Mod kupiliśmy po prostu z tego względu, że mogliśmy z Kamilem kiedyś na nim pracować, bo jeden z naszych sąsiadów właśnie kupił coś takiego do prac tutaj wokół gospodarstwa, do skuwania betonu. No i tutaj właśnie, gdzie wspominałem na początku o naszej tutaj kolejnej inwestycji, no to po prostu wymagałem takiego urządzenia. Stwierdziłem, że no nie będę gdzieś tam pożyczał co chwilę od sąsiada albo po prostu z jakiejś firmy wynajmującej i za to płacił. No bo jest to takie urządzenie, które może się wielokrotnie przydać w gospodarstwie, także myślę, że jest to też jakaś tam kolejna inwestycja. No i kupiliśmy sobie takie urządzenie, jednak jakby nie patrzeć, nie jest to żaden większy majątek, około 700-800 zł, nie trzeba się nikogo prosić, tylko można po prostu wziąć i używać. No i odnośnie tego urządzenia to by było tyle, a teraz sobie przejdziemy tutaj, troszkę porozmawiamy tutaj o tym, co tutaj tworzymy, co tutaj się dokonuje. Tylko powiem wam, że chyba wezmę latarkę, żebyście cokolwiek widzieli na tym filmie. Zobaczcie, latarka z Milwaukee, bardzo dużo, bardzo intensywnie użytkowana. Powiem wam, że ta bateria przy takiej lampce starcza na bardzo długo i w końcu mamy niezawodną latarkę. No i tak tutaj wygląda. Zobaczcie, tutaj wszystko, gdzie świecę światłem, były tutaj kiedyś klatki dla świń. A teraz jest to wszystko przeze mnie zdemontowane, wyburzone. Widzicie? Bardzo słabo wszystko widać na tym filmie. Także tutaj wszystko skompletowałem, jeżeli chodzi o tą stal. Był tu też taki murek betonowy. Także młot miał okazję się tutaj wykadać, dużo żel betonu, dużo jakiegoś tam zbrojenia, pełno kamieni, także w różnym tutaj materiale mogliśmy pracować. No i tak to wygląda, powiem wam, że jest tutaj dość sporo miejsca, które można by jakoś fajnie przeznaczyć. No był tutaj, powiem wam szczerze, pomysł, aby zaadoptować to na warsztat mechaniczny, no bo wiecie sami, nie mamy czegoś takiego tutaj nigdzie w gospodarstwie. Starsze ciągniki niedługo będą wymagały remontu. No i cokolwiek robić, to zawsze fajnie pod dachem mieć takie miejsce, gdzie no nie jest żadne zboże, nie jest żadne siano, po prostu możecie sobie postawić coś na dłuższy czas i to naprawiać. Także takie miejsce bardzo by nam się przydało. Lecz jest tutaj problem, no jest bardzo nisko, około 2,75, 2,80, także dużym Newholandem niestety tutaj nie wjedziemy. Jedynie mniejszymi ciągnikami, a tutaj właśnie tym gruzem zasypuję ten obornik. Finalnie to chyba wszystko będzie zasypane właśnie gruzem, kamieniami i tak dalej. Będzie to wyrównane do poziomu 0. No i co? I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten film. Potem bliżej wiosny będziemy się zabierać za zrobienie kolejnych drzwi tam, gdzie stoi New Holland. Także cały czas działamy, cały czas pracujemy. A ja w tym filmie wam pokażę jeszcze, jak ten mod działa. Będziecie mieli jakieś tam przybitki. I w tym momencie idę dla was montować film. To by było wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.